Na no, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Przechodzę do was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 10 sierpnia 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytanie bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych osób, które obchodzą dzisiaj urodzinki. Niech Wam się darzy, niech Wam się spełnia, wszystkiego co najlepsze, kochani. No i dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Uuu, rycerz Buław, gorąco, gorąco. Kochani, rycerz Buław, odwaga, siła, pewność siebie, wewnętrzny żar, pasja, namiętność. No ogień, po prostu ogień, także dzisiaj dzień pod znakiem takiego właśnie ognia. Kochani, rycerz Buław mówi o pokonywaniu swoich jakichś blokad, mówi o ruszaniu do przodu po to, czego pragniemy, o spełnieniu marzeń, o właśnie pokonywaniu trudności, tak? O niebaniu się stawienia czoła ewentualnym trudnościom. Rycerz Buław ma w sobie odwagę, żebyś Cięgnąć po to, czego pragnie, żeby spełnić jakieś swoje marzenia, żeby osiągnąć jakiś wymarzony cel. Więc dzisiaj, kochani, możemy poczuć takiego power'a po prostu w sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych, uda nam się zrealizować każdy plan, uda nam się osiągnąć każdy cel. Wszystko po prostu, co, co, co ma świat do zaoferowania, stoi przede mną otworem i jest dla mnie do osiągnięcia. Koniec, kropka, nie ma w ogóle e, innej możliwości. Więc bardzo fajna energia. Tylko, rycerz buław, e, jak szybko działa, tak szybko się spala. Więc tutaj musimy uważać na ten zapał, szczególnie przy nowych projektach, przy nowych pomysłach albo przy jakichś nowych relacjach. Rycerz była właśnie może świadczyć o tym, że dzisiaj wpadnie nam do głowy jakiś świetny pomysł, świetne rozwiązanie, zapisanie się na jakieś nowe zajęcia, nowe kursy czy cokolwiek, i to będzie tak, tak, to jest to, co chcę robić, bach, 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 szybko się że zapiszemy, szybko zrobimy i tak dalej, a za dwie godziny albo do wieczora już nam się odechce, tak? Także. Przy rycerzu buław też ważne jest, żeby nie kierować się tylko i wyłącznie tą pasją, tym ogniem, ale jeszcze zastanowić się nad planem, nad strategią, zastanowić się, czy to na pewno jest mi potrzebne, czy to jest na pewno to, co chcę zrobić, tak? Zastanowić się troszeczkę nad dalszymi, że tak powiem, planami albo um, konsekwencjami, że tak powiem, naszych decyzji, naszych wyborów, czy tam naszych działań. Więc tutaj też um, nie lećmy tak na łeb na szyję, że tak powiem, zanim, zanim... Um, no, zanim w coś zainwestujemy, o, tak bym, tak bym to ujęła. Kochani rycerz, była to jest też bardzo świeża, energiczna energia. Możemy poznać taką osobę w dniu dzisiejszym. Często jest to osoba młodsza od nas, albo która jest właśnie taka młodsza duchem, taka bardzo świeża. Jest to osoba na pewno bardzo pomysłowa, dynamiczna, która właśnie nie zastanawia się, tylko działa, robi to, co jej brzuszek podpowiada, nie? jak ja to zawsze mówię. To, do czego gdzieś tam wewnętrznie jest, gdzieś tam skłaniana pójść, zrobić i tak dalej, i tak dalej. Osoba pełna pomysłów, pełna takich inspiracji, żywiołowa, więc ktoś taki może wprowadzić bardzo dużo takiej też radości i energii pozytywnej do naszego życia. Więc mówię, albo my będziemy dzisiaj w takiej energii, albo możemy spotkać właśnie taką osobę na swojej drodze. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, zawodowe aspekty i finanse, Rycerz jest dobrą energią. Oczywiście, że tak. Mówi o tym, że. Że dzisiaj będziemy mieć taką siłę do pokonania zwłaszcza jakichś trudnych rzeczy, być może takich, które odkładaliśmy trochę na bok, nie byliśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mm. Nie czuliśmy, że to jest odpowiedni moment, dzisiaj poczujemy, że tak, to jest odpowiedni moment, żeby ruszyć z kopyta, żeby coś napisać, żeby coś zorganizować, żeby gdzieś pojechać, coś załatwić, tego typu rzeczy. Także kochani, rycerz buław może oznaczać też właśnie spotkania, wyjazdy, jakieś ważne wiadomości, które popchną pewne sprawy do przodu dla osób, które... Mm, które szukają pracy, rycerz Buław może zapowiadać znalezienie bardzo dynamicznej pracy, może takiej, w której trzeba będzie fizycznie popracować, albo związanej na przykład z podróżami, albo z dojazdami. Nie wiem, czy to może być praca troszeczkę za naszym miejscem zamieszkania, albo z dojazdami do klientów związana, coś w tym stylu, kochani, ponieważ jednak rycerz Buław to jest taka dynamika akcji. Rycerz Buław, kochani, tak jak mówię, też jest pełen, pełen pasji, pełen takiej namiętności, więc dzisiaj, nie wiem, możemy poczuć Taki właśnie zew, żeby zrobić coś inaczej, żeby zainwestować swoje pieniądze, właśnie czy w jakieś hobby, czy w jakieś przedsięwzięcie, czy w jakąś podróż, tak? Ponieważ rycerz była dla mnie też jest tak po części kartą właśnie takich podróży, podróżowania, przygód, więc możemy poczuć właśnie takie wezwanie, że chcemy zainwestować na przykład w podróż naszych marzeń, chcemy gdzieś pojechać, chcemy zainwestować w jakieś hobby e, albo w jakieś zajęcia e, fitnessu, pooldensu, krasmagi, e, nie wiem, czy czegokolwiek innego, o czym. Zawsze marzyliśmy. Dzisiaj możemy się zdecydować zainwestować właśnie w coś takiego. Kochani, jeżeli chodzi o e, miłość, związki, no, rycerz Buław, powiem Wam, że jest bardzo fajną energią, bardzo namiętną przede wszystkim. Może być żywiołowo, więc uważajcie, żeby ta żywiołowa energia Was trochę nie poniosła i żeby nie doprowadzić do jakichś kłótni i napięć, ale poza tym w, to jest mocna energia seksualna, więc wykorzystajcie ją właśnie, zamiast się gniewać i kłócić, wykorzystajcie ją w inny sposób. E, kochani, rycerz Buław, właśnie oznacza też przygody, więc dzisiaj z partnerem, z partnerką możecie wybrać się właśnie, czy na jakąś wycieczkę, czy. By, Będziecie mieć taką potrzebę, żeby zrobić coś inaczej. Nawet osoby w długich, w długich związkach, tak, długoletnich związkach, będą czuły potrzebę takiego odświeżenia, pójścia do innej restauracji, zrobienia czegoś inaczej. Um, no, wiecie, to taki właśnie, taki, taki fajny żywioł się w Was odezwie, wiecie, że nie zawsze taka stagnacja, nuda, tylko zróbmy coś inaczej, pojedźmy tu, pojedźmy tam, zróbmy coś tam i tego typu rzeczy. Więc może być całkiem wesoło, może być całkiem ciekawie. E, kochani, rycerz była w mówie. oznacza też bardzo dużą namiętność w relacjach intymnych, więc może być między Wami bardzo dzisiaj gorąco. Ogólnie może iskrzyć przez cały dzień, <laughs> tak bym powiedziała, e, ale to fajnie, w pozytywny sposób może iskrzyć. Kochani, ale rycerz Buław czasami oznacza pojawienie się osoby trzeciej. Więc tutaj uważajcie, jeżeli jesteście w stałych związkach. Um, no i to zależy, oczywiście, ja nie będę wam mówić, co macie robić, ale już jeżeli. Związek wisi na włosku, może pojawić się potencjalnie czycie osoba, która w jakiś sposób zmobilizuje was, żeby pójść naprzód. Ale jeżeli jesteście w stabilnej, stałej relacji, to uważajcie na romanse, bo tutaj ktoś może się pojawić, kto trochę zawojuje waszym światem, kolanka wam zmiękną, no i żebyście tutaj głupotnie narobili, tak? Bądźcie ostrożni. Single, no cóż, Rycerz Buław, mówię, jest bardzo, bardzo fajną energią. Jest energią pasji, namiętności, więc ktoś taki bardzo namiętny, bardzo seksowny. Bardzo żywiołowy może wkroczyć wasze życie, moje drogie Single właśnie w dniu dzisiejszym. E, uważajcie, tylko nie wchodźcie w to tak na łeb na szyję, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, rycerz była w, bywa niestabilny. Ja nie mówię, że wszystkie rycerze była w są niestabilne, absolutnie nie, ale czasami może świadczyć to o tym, że ta osoba przychodzi tylko po jedno, po to, żeby się zabawić, po to, żeby tylko mm, pokorzystać i nic więcej. Więc e, nie ma co wchodzić w to z taką. Intensywnością, od razu się angażować. Pobawcie się i zobaczcie, co z tego wyjdzie. A na pewno będziecie się dobrze bawić. Przy rycerzu buław na bank będziecie się dobrze bawić. Także, kochani, dzień pełen energii, dzień pełen żywiołowości, dzień pełen przygód, dzień pełen właśnie tego ognia, który fajnie wykorzystać na właśnie trudne zadania, trudne działania, ale też na sięganie po to, po to czego pragniemy. Myślę, że to jest taki dzień, w którym mm, kiedy wcześniej nam brakowało odwagi, żeby, żeby coś zrobić, żeby zaryzykować w jakiejś, kwestii, dzisiaj się przełamiemy i właśnie zaryzykujemy i właśnie pójdziemy i właśnie zaczniemy realizować to, z czym tak długo zwlekaliśmy, więc super, fajnie wykorzystać tą energię. Naprawdę, do dzieła kochani. <laughs> Życzę Wam pięknego dnia, cudownego dnia wręcz. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa pa.